W tej chwili już zapraszam zawodników do jednej z dwóch głównych walk jutrzejszego wieczoru. Walka na dystansie 10 rund, długo wyczekiwany pojedynek w polskim boksie zawodowym, kilkakrotnie przekładany. Limit umowny, waga 71 kg. I zaproszę do nas zawodnik grupy Consol Babylon Promotion. 9 walk, 9 zwycięstw, jedna wygrana przez KO. Panie i panowie, Kamil Szeremeta! A jego rywalem będzie niezwykle doświadczony pięściarz, mający na swoim koncie 60 walk zawodowych, 46 zwycięstw, 12 porażek, 2 remisy, 21 wygranych przez KO. Były mistrz Europy, były pretendent do tytułu mistrza świata organizacji IBF kategorii półśredniej, Rafał Jackiewicz! 70 kg, 700 gramów waży Kamil Szeremeta. 70 kg, 700 gramów Szeremety. A Jackiewicz dokładnie 71 kg, ale no tutaj jest jeszcze lekki ortalion, skarpetki, także myślę, że nieznacznie pod limitem. Bardzo proszę, pozycja bokserska. Jackiewicz, Szeremeta, 10 rund. Kto lepsze odpowiedzi jutro podczas gali w Legionowie? I twarzą twarz, Jackiewicz czy Szeremeta? 71 kg. Kamil Szeremeta, Rafał Jackiewicz. Kamil, zostań z nami, Kamil. Bardzo dużo zostało już powiedziane przez te ostatnie miesiące, tygodnie, godziny. No tutaj też, nie wiem, chodziło ci, żeby sprowokować Rafała tym gestem? Nie wiem, no jeszcze nie wiem, jak on mi odepchnął, ja to pokazałem, bo owo mokno i wszystko. A co widziałeś w tych oczach Jackiewicza dzisiaj? Nie wiem, co ja widziałem, co ja wyczytałem z jego oczu. Masz jakieś takie przeczucie? Masz w sobie jakąś nerwowość? Czujesz się inaczej niż przed poprzednimi walkami? Nie, normalnie próby chodzę, skoncentrowany, tylko na walkę. Tyle, panie i panowie, Kamil Szeremeta, jest z nami Rafał Jackiewicz, uśmiechnięty, bo przecież to jego doświadczenie, ono jest niebagatelne, wielkie, 61 pojedynek na zawodowym ringu. No co, poniosło cię? Dałeś się sprowokować? Ja się nigdy nie daję sprowokować. A propos, mam mały prezent dla Kamila. Wjechał do Ameryki, żeby mnie zlać, tak? Marcinku, możesz się chwilę... Co tutaj się dzieje, Rafał? Co to jest, powiedz? Chciałem pogratulować mały prezent, napisem Kamil, jest też ogóreczek mały, także wręczam mu, ale jak chciał mnie znać, proszę bardzo, wykleję. Proszę państwa, Rafał Jackiewicz, Kamil Szeremeta, 10 rund, kategoria umowna, 71 kg, to coś tutaj z tym nocnikiem będziemy musieli wymyślić. Wymyślimy może tak, kto jutro przegra walkę, ten się w niego zleje. Jutro w szatni twoje łzy tu będą, dobra? Zobaczysz, jutro ci go jeszcze przyniosę. Trzymaj go to... Ja myślę, że to będzie twoje siki i twoja krew. Słuchajcie, zostawmy już to gadanie. Zobaczymy, niech jutro przemówią pięści, niech to wszystko weryfikuje. Link tak krakowskim targiem, Tomek, proponuję, żebyś ty zabrał nocnik i jutro ewentualnie tutaj będziesz dysponował tym gadżetem.